Łukasz Piekarski, witam serdecznie w kolejnym Przeglądzie Tygodnia. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Anna Janosz, dyrektor Centrum Kultury Teatr i kandydatka Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, Pani Dyrektor. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Odnośnie kampanii wyborczej. W naszym miastach, jak widać, zalane jest już przez Kosmę Złotowskiego, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Są plakaty Janusza Zemkę, Łukasza Kowalskiego. Pani, widziałem, postawione taką cichą kampanię, bardzo umiarkowaną, bo Pani plakatów, przyznam się, że jeszcze nie widziałem na mieście. Tak. Tak to rzeczywiście wygląda i chcę Pana zapewnić, że dużych billboardów i banerów nie będzie. To jest założenie, które założyłam sobie już na początku, kiedy uczestniczyłam w pierwszej konferencji prasowej. Mówiłam, że raczej stawiam na taką kampanię właśnie cichszą, szeptaną, docieranie do ludzi i to oczywiście przez cały czas robię. Aczkolwiek muszę powiedzieć tak, że przełamałam jednak te swoje wcześniejsze założenia, bo zdecydowałam się jednak na spot i zdecydowałam się na plakaty, małe plakaty, które już od poniedziałku pojawiły się w środkach komunikacji miejskiej. Tak więc grudziądzanie, którzy jeżdżą środkami komunikacji miejskiej, już mogą mnie zobaczyć, to po pierwsze. A po drugie, dlaczego postawiłam na spot? Dlatego, że my lubimy dowiedzieć się w krótkim czasie sporo na temat osoby, która kandyduje, kim ona jest, tak samo utożsamić sobie jej nazwisko z jej wizerunkiem. Tak więc pomyślałam, że spot chyba dzisiaj jest rzeczywiście takim dobrym sposobem na przypomnienie się, kim jestem i czym się zajmuję. Pani z pewnością od początku kampanii wyborczej nieraz spotkała się z mieszkańcami Grudziądza. Jak oni reagują na Pani decyzję o odstarcie w wyborach? Powiem tak, jestem tak mile zaskoczona reakcjami ludzi, że aż tak bardzo nie spodziewałam się, że to będzie tak pozytywnie odebrane. Oczywiście znajomi mnie przekonują o tym, że słusznie zrobiłam, że odpowiednia osoba i tak dalej, ale co istotne, że na ulicy podchodzą do mnie ludzie, których nie znam i którzy mówią do mnie: Pani Janosz, to jest dobra decyzja, chcemy, żeby Pani kandydowała. Bardzo miłe reakcje i powiem tak, że bezpośrednio nie spotkałam się z żadną negatywną reakcją co do mojej decyzji. Dlaczego akurat Platforma Obywatelska? Dobre pytanie. Wielokrotnie już na to pytanie odpowiadałam. I zawsze podkreślam i zawsze mówię to samo. Ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Ja byłam członkiem tylko jednej partii, Partii Kobiet, bo tam zaczynałam swoją przygodę z polityką. Ale dla mnie Platforma Obywatelska jest najbardziej proeuropejska. Ja jestem proeuropejska, jestem człowiekiem, który jest otwarty na innych ludzi, na inne kultury, dużo podróżuję, uczę się świata, uczę się ludzi, uczę się tolerancji dla innych, uczę się szacunku dla innej kultury, tożsamości, odrębności językowej. Stąd właśnie wybór padł na Platformę Obywatelską, która złożyła mi taką propozycję i tę propozycję przyjęłam. Czy jeśli nie uda się Pani otrzymać mandatu europosła, czy planuje Pani jakąś dalszą przygodę? Bo wiemy, że już za chwilę wybory do Rady Miasta, wybory na prezydenta, wybory do Sejmiku Wojewódzkiego. Czy Pani planuje jakąś dalszą przygodę może z polityką? Tak, planuję. Tak, zastanawiałam się nad tym i to między innymi dlatego właśnie tę decyzję podjęłam o kandydowaniu do Europarlamentu. Zakładam, że w zależności od tego, jaki uzyskam wynik, jakie uzyskam poparcie, myślę tutaj o Grudziądzanach głównie, ale nie tylko. Myślę, że ten wynik zdecyduje o tym, czy dalej będę chciała uczestniczyć w polityce. Myśli Pani, że będzie wysoka frekwencja? Jak wiemy, wybory do Europarlamentu nie cieszą się w naszym kraju zbytnio wielką popularnością. To jest problem rzeczywiście i należy o tym głośno mówić, żebyśmy poszli do wyborów. To jest nasz przywilej, że możemy głosować i możemy wybierać swoich kandydatów. Musimy pójść do wyborów i musimy zagłosować na swoich kandydatów, ponieważ właśnie od frekwencji zależy w ogóle to, czy nasze województwo kujawsko-pomorskie zdobędzie mandat. A przecież idzie druga transza naprawdę dużych pieniędzy dla Polski. To jest około 500 miliardów, to są ogromne pieniądze. No i byłoby strasznie przykre, gdybyśmy nie mieli swojego przedstawiciela, swojego województwa, który też zadbałby o nasze interesy. A propos funduszy europejskich, przejdźmy może do drugiego tematu. Lokalna prasa ostatnio też bardzo rozpisywała się o drzwiach otwartych funduszy europejskich, jakie ostatnio mieliśmy
miejsce chociażby w Grudziądzu. Między innymi mieszkańcy mogli zwiedzić sobie marinę i nabrzeże, które jest rewitalizowane właśnie ze środków funduszy europejskich. Odnośnie inwestycji, jak pani się odniesie do głosów opozycji, która często zarzuca to, że przez biurokrację Unii Europejską nie zostało też wiele zrealizowanych projektów? Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy mówić o tym, co zostało zrealizowane. Bo jeśli ktoś mówi, że w Grudziądzu nic się nie dzieje, że Grudziądz nie zyskał na tym, że od 10 lat jesteśmy w Unii Europejskiej, to jest w błędzie. Albo z góry zakłada, że nie docenia tego, co się dzieje w Grudziądzu, albo po prostu nie obserwuje tego, co się dzieje. Proszę zauważyć, że to, że wszyscy psioczymy, że Grudziądz jest rozkopany, prawda? Że są korki, że nie mamy gdzie zostawić samochodu, to jest dowód na to, jak wielkie pieniądze Grudziądz otrzymuje i jak wiele się dzieje. Proszę zobaczyć, tutaj mamy te tereny poprzemysłowe, prawda? Klimek. Otrzymaliśmy ogromne pieniądze na wysypisko śmieci. Wodociągi, które otrzymują ciągle, potrafią poradzić sobie z tym, aby otrzymać kolejne pieniądze. Widzimy trzeci etap średnicówki. No gdzie nie spojrzeć, to przez cały czas coś się dzieje i to są właśnie pieniądze unijne. Także musimy, czy nam się to podoba, czy nie, czy jesteśmy euroentuzjastami, czy sceptykami, musimy zobaczyć, że rzeczywiście dostajemy pieniądze. Mówi się tak potocznie, że za każdą złotówkę, która od nas poszła do Unii, otrzymaliśmy 3. W związku z tym te pieniądze i te inwestycje unijne naprawdę widać w Grudziądzu. Każdy to docenia, a szczególnie ci doceniają, którzy długo nie byli w Grudziądzu i przyjeżdżają i widzą, co się dzieje. Jeszcze na sam koniec chciałem się spytać, czy śledzi pani sondaże, bo Platforma Obywatelska, kandydaci Platformy w sondażu, jeśli mówimy o naszym regionie, no jednak zostają trochę z tyłu, bo na prowadzeniu jest, w ostatnim przynajmniej sondażu widziałem, że prowadzi Kosma Złotowski przed Januszem Zemkę i długo, długo nic i jest dopiero Jan Wincent Rostowski. Tak, śledzę sondaże i powiem szczerze, że od jakiegoś czasu nawet staram się codziennie zaglądać i patrzeć, jak wyglądają sondaże w Polsce, jak wyglądają sondaże w naszym województwie. I no rzeczywiście tak jest, jak pan mówi. Walczymy właściwie tak naprawdę o 2 mandaty. No musiałaby być naprawdę duża frekwencja, żebyśmy dostali 3 mandaty, tak? I teraz no te nazwiska, które przed chwilą padły, no prawdopodobnie walka rozegra się między tymi 3 nazwiskami. Ja oczywiście swoją kampanią, swoją aktywnością wspieram moją listę. Nikogo nie traktuję jak swojego kontrkandydata, tylko traktuję całą listę jako zespół, który no, walczy o dobry wynik. Z drugiej strony warto też zauważyć, że to się zmienia, prawda? Tak jak widzimy, jednego dnia widzimy, że PiS jest na prowadzeniu. Wczoraj się mówiło o tym, że Platforma prawie wyrównała swój wynik z PiS-em. No, mamy jeszcze 10 dni. Myślę, że walka będzie naprawdę bardzo wyrównana i bardzo ostra. Tam nie będzie trochę tego zgryzu, ponieważ w przypadku wejścia do Europarlamentu przez pana Jana Wincenta Rostowskiego swój mandat straci pan Tadeusz Zwiewka. Tak, może być, ale to też nie jest rozstrzygnięte, a może właśnie pan Tadeusz Zwiewka będzie miał lepszy wynik. Myślę, że najbliższe dni i aktywność również tych polityków na pewno o tym zdecyduje. Dziękuję pani dyrektor za tą chwilę rozmowy. Ja zapraszam na drugą część przeglądu tygodnia, w którym jak zwykle skupimy się na materiałach wideo, a na kolejny program zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Za lata służby na rzecz Grudziądza, za odpowiedzialne wykonywanie obowiązków, skuteczność i efektywność w działaniach, a także za nieoceniony wkład w rozwój tradycji i kultury, włodarze miasta, przedstawiciele samorządów oraz instytucji przekazali wyrazy uznania i gratulacje funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, a także złożyli hołd tym, którzy odeszli na wieczną wartę u boku świętego Floriana. Międzynarodowy Dzień Strażaka tradycyjnie uczczony został apelem na placu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, podczas którego rycerzom świętego Floriana przyznano medale i awanse w stopniach. Bycie strażakiem to zaszczyt i honor, ale przede wszystkim odpowiedzialność i wyzwanie, dlatego by zostać bohaterem czasu pokoju, należy przede wszystkim swoje obowiązki wypełniać z pasją i zaangażowaniem. Jeden z małych chłopców marzy o tym, żeby być strażakiem, tak samo ja marzyłem. Marzenia się spełniły, dążyłem do tego celów. Między innymi kończąc szkoły strażackie, kończąc Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, kończąc Szkołę Główną Służby Pożarniczej i pracując tutaj w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu spełniał swoje
swoje marzenia. Zostaliśmy wyróżnieni w taki, a nie inny sposób, chociaż no, dla mnie obecnie to nie musiało być aż tak to uwidocznione. Wystarczy, że jak zawyje syrena, człowiek pojedzie, czuje to, co czuje, tak, a ratowanie ludzi to jest priorytet i podstawa w naszym życiu. Podsumowując rok ciężkiej, a zarazem owocnej pracy, życzenie strażaków jest jedno: docierać w miejsca zagrożenia jak najszybciej. Życzyłbym sobie przede wszystkim zdrowia i szczęścia podczas akcji oraz tego, żebyśmy na tyle szybko udzielali pomocy mieszkańcom, żeby oni jak najmniej cierpieli. Wiadomo, że nie ma kraju idealnego, wszędzie występują jakieś zawirowania, katastrofy, wypadki, no ale żeby tego było przynajmniej w Grudziądzu jak najmniej. My zaś życzymy tyle samo wyjazdów, co bezpiecznych powrotów rodzinne progi. Do zakończenia trwającej kampanii wyborczej pozostało już nieco ponad tydzień. Taki stan rzeczy sprawia, że do naszego miasta coraz częściej zaczynają przyjeżdżać znani liderzy kandydujących ugrupowań. W minionym tygodniu Grudziądz odwiedził Jarosław Gowin. 60% przepisów obowiązujących w Polsce powstaje w Brukseli, dlatego ważne jest, żeby tam była odpowiednio kompetentna reprezentacja. Tacy ludzie, którzy rozumieją, że trzeba walczyć o polski interes narodowy i potrafią to robić. Ja osobiście niestety spodziewam się niskiej frekwencji, nie zdziwiłbym się, gdyby ona była nie wyższa niż około 20%. Wizyta lidera nowego ugrupowania politycznego Polska Razem była również okazją do zaprezentowania wszystkich kandydatów z naszego regionu. Na liście nie brakuje Grudziądzanina. Z numerem 5 startuje Jacek Nalaskowski. Polska potrzebuje skutecznej polityki europejskiej. Polska potrzebuje zmiany i my spróbujemy tej zmiany dokonać. Kandyduję do Parlamentu Europejskiego, aby wspierać polską rodzinę i polskich przedsiębiorców. Po 10 latach akceptacji propozycji Europy i dopasowywania się do wymagań Unii Europejskiej musimy zadbać o nasze interesy. Kandydat z naszego miasta w przypadku korzystnego układu w nadchodzących wyborach najchętniej widziałby siebie w Komisji Europejskiej. Komisja Europejska to jest w ogóle odrębna instytucja niż Parlament Europejski. To jest jedna z instytucji Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o pracę w parlamencie, jego rola jest o tyle ograniczona, że parlamentarzyści europejscy nie tworzą, nie inicjują prawa europejskiego, jedynie opiniują to prawo. Jak wspomnieliśmy na wstępie, do wyborów pozostało już nieco ponad tydzień. W związku z tym bardziej zmobilizowaną kampanię zapowiadają również członkowie grudziąckiego koła ugrupowania Jarosława Gowina. Polska Razem postawiła na kampanię bezpośrednią. Spotykamy się z przedsiębiorcami, z mieszkańcami Grudziądza, rozmawiamy. Będziemy również kontynuować nasze akcje na targowiskach. Jednym z najważniejszych punktów programu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zaprezentowanego przez Polskę Razem było stanowcze nie dla wprowadzenia strefy euro w naszym kraju. Strefa euro dotknięta jest głębokim kryzysem i wchodzenie do strefy euro to jest tak, jakby ktoś się chciał wprowadzać do domu, który jest ogarnięty pożarem. Ja bardzo liczę na to, że premier Tusk w sposób jednoznaczny, kategoryczny rozstrzygnie tutaj niejasności, bo jeden minister mówi, że nie powinniśmy wchodzić do strefy euro. Mam na myśli obecnego ministra finansów, pana ministra Szczurka. Drugi minister, Radosław Sikorski, nagle zapowiada, że Polska powinna szybko wejść do strefy euro, więc my się po prostu obawiamy, że rząd cichaczem planuje wprowadzenie naszego kraju do strefy euro. Dla Polski Razem udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest debiutem. Poparcie dla nas deklaruje około 300 tysięcy Polaków. Przy frekwencji rzędu 20% to powinno wystarczyć do przekroczenia progu wyborczego i oczywiście my się będziemy bardzo cieszyli, jeżeli my ten próg wyborczy przekroczymy, ale mamy też świadomość, że to jest dopiero pierwszy etap naszej działalności. Wystawimy naszych kandydatów w wyborach samorządowych. Z całą pewnością Polska Razem będzie stopniowo zyskiwać na popularności. Przypominamy, że wybory do Europarlamentu odbędą się już 25 maja. O tym, ile mandatów zdobędzie nasze województwo, zadecyduje frekwencja. Póki co, według sondaży, walkę o miejsce w Parlamencie Europejskim stoczą Kosma Złotowski i Janusz Zemke. Jednak, jak pokazują lata ubiegłe, sondaże potrafią niejednemu politykowi sprawić sporego psikusa. Codziennie pokonują kilkadziesiąt kilometrów, by dowozić mieszkańców naszego miasta w wyznaczone miejsce.
Kierowcy i motorniczowie z naszego miasta brali udział w zorganizowanym plebiscycie na najsympatyczniejszego pracownika grudziąckiej komunikacji miejskiej. Czy według Pana takie plebiscyty są potrzebne? Tak, pokazują przede wszystkim to, że pasażerowie oceniają pracę motorniczego, kierowcy, świadomość kierowcy, że jego zachowania są notowane, w jakiś sposób oceniane i rzutują na przykład na taką przyjemną sytuację, jaka ma miejsce dzisiaj, na pewno poprawią te relacje w przyszłości. Plebiscyt, choć organizowany po raz pierwszy w naszym mieście, spotkał się ze sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Taki stan rzeczy oznacza, że tego typu inicjatywy będą kontynuowane w przyszłym roku. Jest to konkurs, który się okazał bardzo popularny wśród pasażerów, wśród mieszkańców. W przyszłym roku będziemy chcieli go powtórzyć jako współorganizator. Ufundowaliśmy w tym konkursie nagrody. Cieszymy się, że w ten sposób możemy docenić naszych kierowców motorniczych, naszych pracowników, którzy codziennie starają się, żeby te relacje z pasażerami były jak najlepsze. Po zliczeniu wszystkich oddanych głosów okazało się, że triumf przypadł w ręce przedstawicielki płci pięknej. Tytuł najsympatyczniejszego, a raczej w tym przypadku najsympatyczniejszej motorniczy trafił do pani Grażyny Hara z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu. Jestem w ogóle bardzo zaskoczona, że wygrałam ten konkurs i dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Praca jak każda praca, no, można się do wszystkiego przyzwyczaić. Jazda tramwajem dla mnie jest ogromnie satysfakcjonująca, no, wręcz uwielbiam to. Praca w komunikacji miejskiej niesie za sobą również i pewne trudności oraz sytuacje losowe, które ciężko przewidywać. Najbardziej stresujące jest dla nas jednak kolizje, bo kierowcy są nierozważni i myślimy za siebie, za kierowców, za pasażerów, za tych, co idą chodnikiem, także mamy oczy dookoła głowy. Pozostałe miejsca w plebiscycie zajęli już jednak mężczyźni. Roman Kraus ze spółki Arriva oraz Michał Gadziński z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu. W czterech nadwiślańskich miastach województwa kujawsko-pomorskiego, Bydgoszczy, Grudziądzu, Toruniu i Włocławku odbył się rajd rowerowy inaugurujący sezon turystyczny, którego zwieńczeniem w każdym z wymienionych miast był rodzinny piknik. Przejazd rowerzystów związany był także z otwarciem ogólnopolskiego projektu, czyli Wiślanej Trasy Rowerowej. Przede wszystkim dzisiaj świętujemy powstanie szlaku ogólnopolskiego, części w województwie kujawsko-pomorskim, bo chciałbym też, żeby właściwie rozumieć, co świętujemy. Niektórzy myślą, że świętujemy Wiślaną Trasę Rowerową Grudziądzką, bo są dwa projekty o tej samej nazwie. Jeden to jest właśnie to, co świętujemy, to jest szlak ogólnopolski, a druga Wiślana Trasa Rowerowa to jest sieć chodników w Grudziądzu, właściwie dla pieszych, nie dla rowerzystów. Województwo kujawsko-pomorskie jest takim prekursorem, ponieważ jest drugim województwem w naszym kraju, które te szlaki turystyczne rowerowe po obu stronach rzeki wyznaczyło. One już są fizycznie wyznakowane, więc dzisiaj bez żadnego problemu, bez przeszkód, posługując się czy mapą, którą wydało kujawsko-pomorskie, czy aplikacją, którą można sobie wgrać na komórkę i pobrać bezpłatnie, można się poruszać wzdłuż tych rzek. Celem projektu jest przede wszystkim stworzenie najdłuższej jak do tej pory trasy rowerowej liczącej ponad 1000 km, która biegnie wzdłuż Wisły. I choć tego typu szlaki za granicą nowością nie są, w Polsce jest nieco inaczej. Szlaki rowerowe wzdłuż rzek są bardzo popularne w Europie Zachodniej, przede wszystkim w Holandii, w Belgii, w Niemczech, w Austrii, we Francji. Natomiast turyści właśnie rowerowi, którzy bardzo często przyjeżdżają do Polski z zachodu, właściwie jeżdżą tylko kilkoma szlakami, takimi chociażby jak R1, który przez Grudziądz przebiega i biegnie do Kaliningradu w Rosji. Więc każdy taki szlak kolejny, każda infrastruktura rowerowa, która przy okazji tego szlaku powstaje, to są nowi turyści z Europy Zachodniej, to są nowe pieniądze, które zostają w Polsce. W rajdzie, mimo niesprzyjającej pogody, wzięło udział blisko 500 cyklistów. Na mecie rajdu czekały rozgrzewające posiłki, liczne atrakcje w postaci konkursów, a na stoisku Urzędu Marszałkowskiego można było także odebrać mapy i plan naszego miasta. Produkty zbożowe, bez względu na to, czy pochodzą z mąki pszennej, razowej czy żytniej, są jednym z nieodłącznych elementów każdego jadłospisu. Jednym z najpopularniejszych produktów w tej grupie jest pieczywo. Który rodzaj wybrać, by było najzdrowsze? Najlepiej żytnie, podobno najzdrowsze. I choć o wyborze produktów zbożowych często decyduje ich zachęcający wygląd, jak się okazuje, nie zawsze idzie on w parze z dobrą jakością. Wiedzę z zakresu zdrowego żywienia i wyboru odpowiednich produktów zbożowych uzupełnić można było podczas Święta Ziarna, które już po raz trzeci odbyło się w Lisich Kątach. Gościmy też kilku nowych wystawców, na przykład firmę, która jest dystrybutorem sprzętu rolniczego, maszyn rolniczych, także to jest pewna ciekawostka. A poza tym te stoiska, które nawet gościły z nami już na wcześniejszych imprezach, przygotowały nową ofertę, na przykład na stoisku Młynów Szczepanki można wypiekać bułeczki, ciasteczka. Mamy też nowe konkursy kulinarne, na przykład lepienie pierogów na czas, a dla dzieci konkurs wypieku ciasteczek, także staramy się
co roku przygotowywać coś nowego, ale za każdym razem jakby dążyć do przekazywania tej samej wiedzy, czyli tego, że produkty zbożowe są smaczne, atrakcyjne kulinarnie i przede wszystkim zdrowe. Do tego, jak smaczne, a zarazem zdrowe i proste w przygotowaniu są potrawy, które przyrządzić można na bazie produktów zbożowych, przekonywali kucharze, przyrządzając w tym roku dwa dania, których głównym składnikiem był makaron. W zeszłym roku były inne propozycje, chcemy, żeby każde święto było inne, żeby ludzie uczyli się tą mąkę, przetwory z ziarna, zbóż wykorzystywać w codziennej kuchni. My dzisiaj zaprezentowaliśmy makaron w dwóch odmianach. Bardzo proste makarony, pierwszy jest ze szpinakiem, ze śmietaną, makaron penne, wszystko razem wymieszane, sól, pieprz, smakował na pewno wszystkim. Drugi makaron z sosem bolońskim, zbogaciliśmy go o warzywa korzeniowe, seler, pietruszkę, marchew, wszystko zaciągnięte koncentratem, z mięsem mielonym wieprzowym, do tego makaron świderki, też sól, pieprz i to wszystko, naprawdę szybkie, proste makarony. By jednak móc raczyć podniebienia różnego rodzaju kaszami czy makaronami, najpierw trzeba zasiać, a następnie zebrać owocne plony. I tutaj z pewnością pomocne okażą się nowoczesne maszyny. Żeby utrzymać dobrze ogród czy nawet pole, potrzeba je obsłużyć. Do tego jest potrzebny sprzęt. Tu się liczy wydajność, liczy się prostota, żeby to było łatwe w konstrukcji, dostępne części. Ideą Święta Ziarna jest promocja produktów zbożowych, w szczególności tych, o których w spożywaniu zapominamy, a które dostarczają witamin z grupy B i błonnik. W ramach projektu społecznej rewitalizacji grudziąckiej Starówki odbędzie się na Błoniach Nadwiślańskich plenerowy festyn, na który w szczególności organizatorzy zapraszają grudziądzan ze swoimi pociechami. Piknik, który organizujemy już w najbliższą sobotę, jest dla wszystkich mieszkańców Grudziądza. To jest otwarta impreza, na którą każdy, kto tylko ma ochotę, może przyjść i bawić się z nami świetnie. Szczególnie zapraszamy dzieciaki, bo dla nich będzie najwięcej atrakcji podczas tego 4-godzinnego pikniku. W programie przewidziano m.in. pokazy cyrkowe, obóz rycerski, a także liczne występy artystyczne. Ideą plenerowej zabawy jest nie tylko promocja projektu społecznej rewitalizacji, ale przede wszystkim integracja grudziąckiej społeczności. Chodzi o to, żeby promować ideę tego projektu, jaką jest pomoc osobom, które jakby naprawdę poważnie borykają się z problemami w życiu zawodowym, w życiu społecznym, w funkcjonowaniu rodzin i tak dalej. Natomiast chodzi nam też o to, żeby za pomocą tego pikniku integrować mieszkańców Grudziądza, zarówno tych, którym wiedzie się dobrze i którzy przybędą w sobotę po to, żeby się po prostu pobawić i fajnie spędzić czas, jak i tych, dla których ta impreza będzie szczególna. Początek zabawy w sobotę 17 maja o godzinie 10 na Błoniach Nadwiślańskich. Już od poniedziałku w warsztacie terapii zajęciowej w Niszku rozpoczynają się obchody dziesięciolecia. Potrwają one przez cały tydzień, jak zapowiadają opiekunowie wraz z uczestnikami. Przez te dni będzie działo się bardzo dużo. W poniedziałek inauguracja w naszym warsztacie terapii zajęciowej. Będzie rozstrzygnięcie konkursu, który był ogłoszony na kartkę urodzinową. Spotyka się tutaj część gości, których zaprosiliśmy. Natomiast o godzinie 12 będą drzwi otwarte dla wszystkich. Dzień później do Grudziądza zjadą się instytucje o podobnym profilu, by wziąć udział we wspólnej zabawie. Będzie to dyskoteka, w zasadzie zabawa w stylu folk, którą organizujemy w karczmie Czarci Młyn. Przyjeżdża do nas 9 warsztatów terapii zajęciowej, w sumie ponad 300 osób będzie się bawiło. W środę, podobnie jak w roku ubiegłym, uczestnicy warsztatu zapraszają do teatru, gdzie zaprezentują inscenizację pod tytułem Spotkanie bajek. Natomiast w czwartek swój dzień będą mieli wszyscy sympatycy sportu. Nasi podopieczni będą brali udział w zawodach, w konkurencjach sportowych, natomiast o godzinie 16 mecz w piłkę nożną podopieczni naszego warsztatu wraz z pracownikami przeciwko drużynie z Urzędu Miejskiego. Wtorkowa impreza będzie miała charakter zamknięty, zaś pozostałe otwarte są dla wszystkich mieszkańców Grudziądza. Wstęp jest bezpłatny.